Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu. Postaram Wam się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie, ponieważ jestem ograniczona też czasowo, jeżeli chodzi o filmik, na Wasze pytania. No, było ich sporo. Będę się posiłkowała tutaj telefonem, żeby na bieżąco śledzić Wasze pytania, które mi zadawaliście. Do wybrania, tak jak wspomniałam, jest powieść Pryncypium oraz zakładka za najlepiej, najciekawiej sformułowane pytanie. W takim razie zaczniemy od pierwszego pytania. Weronika Wysocka. Gdyby postacie z Pani książek nagrywałyby filmy na YouTube, to z którą z nich chciałaby Pani się zamienić ciałami i życiem na jeden dzień? Nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym nagrywaniem na YouTube, natomiast jeżeli miałabym zamienić się ciałami i życiem na jeden dzień z którymś z bohaterów, to nie ukrywam, że nie chciałabym z nikim się zamieniać, ponieważ moi bohaterowie mają bardzo często nie lada orzech do zgryzienia i jakiś problem. Więc raczej nie chciałabym się z nikim z nich zamieniać. Odpowiada mi takie życie, jakie posiadam. Izabela Marciniak. Co jest dla Pani największym źródłem inspiracji? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Największym źródłem inspiracji, myślę, że wszystko jest inspiracją. Nasze życie, muzyka, to jakimi ludźmi się otaczamy, to jakich rzeczy słuchamy, jakie filmy oglądamy. Inspiracja jest wszędzie, więc to nie jest tak, że ja się posiłkuję czymś konkretnym, tak? Na pewno bardzo duży wpływ na mnie mają książki i to, o czym piszą inni autorzy. Natomiast to nie jest bezpośrednie kalkowanie, to jest, tak jak ładnie tutaj zapytałaś, to jest inspirowanie. Kolejne pytanie. Małgorzata Wójcik. Gdyby Pani mogła cofnąć się w czasie i powtórzyć dowolnie wybrany dzień ze swojego życia, jaką datę by Pani wybrała, czy coś by Pani w nim zmieniła? Gdyby mogła cofnąć się w czasie i powtórzyć dowolnie wybrany dzień ze swojego życia... Myślę, że... To może tak przy okazji dzisiejszego dnia i wczorajszego, ponieważ no, obchodzimy z mężem 10-lecie ślubu. Myślę, że gdybym mogła, to bym się cofnęła w czasie do dnia naszego ślubu i troszeczkę bym inaczej to zorganizowała, inaczej bym zorganizowała wesele, żeby to raczej był dzień tylko dla mnie i dla mojego męża, a nie dla wszystkich wokół, bo niestety bardzo często wesela wyglądają w ten sposób, że wszyscy goście się bawią prócz pary młodej. No, u mnie tak było, tak? Więc chyba bym inaczej to troszeczkę rozplanowała. Gabriela Susek. Pani Meliso, nie wiem jak u Pani to wygląda, ale ja zawsze jak czytam jakąś książkę, to utożsamiam się z jednym z bohaterów. Jak napisałam, ja czytam, nie piszę. Moje pytanie brzmi, czy któraś z postaci Pani książek powstała trochę na Pani podobieństwo? Czy utożsamia się Pani z którąś z nich? Bo jestem pewna, że nie tylko ja się wcielam w rolę ulubionego bohatera i głównie wybieram ich na moje podobieństwo. Oczywiście chodzi mi o cechy charakteru. Gabrielo, ja myślę, że każdy autor, który tworzy, każdy, kto pisze i tworzy postacie, w jakiś sposób przekazuje im nawet nieświadomie pewne swoje cechy, tak? U mnie jest tak, że ja się utożsamiam wszystkimi moimi bohaterami i wszyscy moi bohaterowie posiadają jakąś cechę, którą ja posiadam. Natomiast mowa tutaj o bohaterach pozytywnych. Jeżeli chodzi o negatywnych bohaterów, to raczej nie posiadają moich cech, no chyba, że są to takie trywialne cechy związane z codziennością. Ale myślę, że każda z tych takich głównych postaci, tych pozytywnych postaci posiada jakieś moje cechy. Wiktoria Orzechowska. Czy jeśli miałaby Pani możliwość przeżyć jedną ze swoich książek, to która książka by to była oraz którą postać by się Pani wcieliła w tej książce?
gdybym miała przeżyć? No, to jest podobne tutaj pytanie do tego wcześniejszego. No nie za bardzo chyba miałabym ochotę przeżywać którąś z moich książek. Ja po to piszę, żeby już przeżyć daną historię, tak? Nie chciałabym stricte wejść w skórę moich bohaterów i wejść w ich świat tak naprawdę. To są takie marzenia, fantazje, które można w bezpieczny sposób zrealizować pisząc. Ja chyba jestem osobą zbyt wrażliwą, zbyt bojaźliwą, żeby zdecydować się na taki krok, żeby wkroczyć w jakąś konkretną postać, w konkretne miejsce, tym bardziej, że tak jak wspomniałam, w każdej mojej książce, no ten świat to nie jest idealny świat, tak? To jest miejsce, w którym bohaterowie mogą czuć się też zagrożeni i bardzo często są zagrożeni. Gośka Bujwit. Czy miała Pani kiedyś chwilę, gdy chciała Pani rzucić pisanie? Nie było weny, słowa się nie układały? Jeśli tak, to kiedy był taki moment, kiedy nastąpił? Jak Pani go zwalczyła i dlaczego miał miejsce? Gosiu, ja myślę, że wielu autorów ma taką chwilę słabości, natomiast u mnie to raczej się nie wiąże z tym, że ja nie mam weny, bo wystarczy, że czasami się posłucha jakiejś muzyki, usiądzie do komputera, przeczyta co się napisało do tej pory. Moja demotywacja, jeżeli ona występuje, a występuje, wiąże się głównie z zasadami panującymi na rynku wydawniczym. Zasadami, pod które podlega autor, czekający na odpowiedź z wydawnictwa miesiącami, nie otrzymujący żadnej odpowiedzi, nawet w przypadku, że jest to odpowiedź negatywna. Autor, który chce mieć wpływ na to, jak jego powieść będzie promowana, bardzo często nie ma na to wpływu i musi sam tutaj sporo działać, tak? No, bardzo demotywuje mnie bezsilność. Motywuje mnie natomiast perspektywa tego, że na przykład moja książka, świadomość tego, że moja książka będzie wydana. W momencie, kiedy mam teraz dwie powieści i czekam na jakąkolwiek odpowiedź z wydawnictwa, jednego czy drugiego, czy te książki zostaną wydane, no nie ukrywam, że ta motywacja do kolejnego pisania jest mniejsza, tak? Bo okej, ja piszę dla siebie, ale chciałabym też, żeby czytelnicy mieli okazję zapoznać się z moimi książkami, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o motywację. Roxana Wilk. Czy zastanawiała się Pani kiedykolwiek, jak potoczyłoby się Pani życie, gdyby nie poświęciła Pani się pisaniu? Czy miała Pani jakąś alternatywę, czy gdyby pisanie nie przyniosło sukcesów i spełnienia? Znaczy, gdybym się nie poświęciła pisaniu, to niestety obawiam się, żebym zgorzkniała i była bardzo smutna, ponieważ ja już miałam taką sytuację, że praca mi zawodowa nie pozwalała na pisanie, zajmowała mi dużo czasu w połączeniu z tą energią, którą musiałam tutaj włożyć w wychowanie dziecka i w pielęgnację domu. I myślę, że nie ma takiej alternatywy, która by mnie zaspokoiła w 100% tak, jak mnie zaspokaja pisarstwo. I moim marzeniem jest to, by to pisarstwo przynosiło mi takie dochody finansowe, jakie ja miałam z pracy tak etatowej. Natomiast w chwili obecnej niestety no, ten poziom jeszcze jest niewystarczający. Autor w Polsce musi naprawdę się bardzo napracować i nagimnastykować, żeby zarobić na sprzedaży swoich książek, tak? Natalia Broda. Jakie wydarzenie w Pani życiu zdecydowało, że Pani powiedziała sobie tak, to jest to, pisanie to moja pasja? W momencie, kiedy składałam w całość La Lista, bo La Lista była pierwotnie napisana w formie pamiętnika. I w momencie, gdy zaczęłam ją składać, przeżywać historię Larysy, tak naprawdę na nowo swoją młodość, no wtedy zrozumiałam, że pisanie to jest to i w kolejnych każdej książce potwierdzało się to, że ja się naprawdę realizuję w pisaniu. Małgorzata Rolla. Czy jakakolwiek recenzja, dobra bądź zła, wpłynęła na jakiś sposób na pisanie? To znaczy, przy debiucie, przy La Liście rzeczywiście te negatywne opinie były demotywujące i no wielokrotnie sprawiały mi ogromną przykrość. Natomiast no jak widzicie, jestem tu, gdzie jestem, więc do tej pory żadna recenzja nie spowodowała, że zrezygnowałabym z pisania.
Sylwia Waligura. Wiem, że matka kocha wszystkie swoje dzieci jednakowo, przynajmniej powinna. Czy podobnie jest w przypadku pani córek książkowych? Czy może wobec któregoś tytułu odczuwa pani głębsze uczucia, bardziej jest pani z nim związana? Zauważam, że to jest tak, że najbardziej kocham to dziecko książkowe, które się narodziło, ale jeszcze nikt go nie widział, tak? Więc teraz jest to tak w przypadku Tryjonu i Guerry, ponieważ te dzieci już się narodziły, one czekają na to, żeby wreszcie ciocie wujkowie je ucałowali, wyściskali, natomiast no, to dziecko jeszcze no, nie jest chyba gotowe, znaczy mi się wydaje, że już jest gotowe. Ale tutaj okoliczności zewnętrzne sprawiają, że jeszcze nie mogą ujrzeć światła dziennego. Kinga Nowak, jeśli postacie z pani książek miałyby grać w filmach Disneya, kto grałby kogo? O, mogłabym sobie wcześniej w sobie zastanowić się nad odpowiedzią na tymi pytaniami, bo nie jestem pewna, czy znam nazwy postaci Disneya, ponieważ moje dziecko ma dopiero 5 lat, więc jeszcze jesteśmy na etapie takim początkowo bajek typu Zigzag McQueen, więc nie wiem, czy Zigzaga mogłabym tutaj porównać do której z moich postaci. Może Kingo, zróbmy tak, że ja się zastanowię i może odpowiem ci kiedyś w wolnej chwili na to pytanie. Janusz Po. Jak wiele jest pani w stanie poświęcić w walce o swoją pasję, pisanie? Czy czas z rodziną, przyjaciółmi, prywatność, majątek, miłość, życia, może jeszcze co innego? Znaczy tak, to co jestem w stanie poświęcić i już poświęciłam, to dotychczasowa jak gdyby kariera zawodowa i tutaj nazwałeś to majątek, więc pieniądze. Natomiast nie byłabym w stanie poświęcić się całkowicie czasu z rodziną, chociaż pisanie i promowanie zabiera mi trochę tego czasu i miłość do życia. Znaczy ja ogólnie jestem zwolenniczką dzielenia czasu na moduły i każdy z tych modułów to są priorytety moje wartości, rodzina, czas wolny, tak, pasja pisania i chcę to połączyć właśnie w pracę zawodową. Każdy z tych elementów powinien zajmować mi odpowiednią ilość czasu, tak żeby zachowana była w moim życiu równowaga, więc tak naprawdę to, z czego jestem jeszcze trochę w stanie zrezygnować, to właśnie ten majątek, z którym cały czas jak gdyby się tutaj wstrzymuję, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo ciężko jest utrzymać się z pisania w Polsce. Agnieszka Rowka. Jaką z przeczytanych dotąd książek chciałaby pani ujrzeć na wielkim ekranie i dlaczego akurat tą? Wszystkie. Wszystkie swoje. Śmieję się, ale tak naprawdę to jest, myślę, marzenie każdego autora, żeby jego książki były zekranizowane. Natomiast jeżeli chodzi o przeczytane inne książki, to bardzo często jest tak, że sięgam po ekranizacje, na przykład lubię Sparksa ekranizacje, tak? One są dosyć dobrze zrealizowane, pewnie dlatego, że on bierze udział w ekranizacji. Anna Judge. Wiemy, że pani pasją jest pisanie. Czy spalają lub spalały panią jakieś inne pasje? Jeśli tak, to jakie? Proszę teraz ten moment. Aha, to jest pierwsze pytanie. To znaczy spalają. Znaczy nie mam pasje inne, typu ogród na przykład, lubię grzebać w ziemi, natomiast one mnie nie spalają. Proszę teraz w tym momencie zamknąć oczy, co pani widzi teraz. No teraz w tym momencie akurat widzę obraz aparatu, obiektywu, aparatu, do którego mówię. Bo po zamknięciu oczu najczęściej mam tak, że widzę ostatni obraz, który oglądałam. Jak pani rodzi sobie z połączeniem obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych lub innych z pragnieniem pisania? Do tej pory to było tak, że te obowiązki zawodowe starałam się dzielić z pasją pisania, natomiast ostatnio te obowiązki stricte zawodowe mi odeszły i zaczęłam się bardziej zajmować tutaj tą sferą pisarską. Jeżeli chodzi o domowe i rodzinne, to myślę, że jest zachowana równowaga. Czy ma pani jakieś rytuały pisania? Anno, to już są 4 pytania, ale odpowiem. Pokrótce, rytuał pisania
No, lubię sobie zaparzyć dobrą kawę, rumianek, piszę w pozycji półsiedzącej i w momencie jakiejś takiej blokady puszczam sobie muzykę albo jadę na rower. To są takie moje rytuały. Anna Bednarek Zawisza. A mnie zaciekawił Pani pseudonim. Skąd pomysł? Czym się Pani inspirowała? No, mój pseudonim brzmi brytyjsko, ponieważ bardzo lubię brytyjskie filmy i seriale i zawsze mi się podobały nazwiska brytyjskie. Także tym się głównie inspirowałam, natomiast samą Melissa Darwood jest tworem Darwood trochę z mojego imienia, trochę z drewna, które bardzo lubię i lasów. Melissa to jest moje ulubione zioło do picia. Monika Halman. Moje pytanie. Gdybyś miała możliwość nazwać świat po swojemu, jak mówilibyśmy teraz na naszą planetę i poszczególne kontynenty, a wielkie, rozpoznawalne miasta? To znaczy, trochę odpowiedziałam na to pytanie w książce Luonta. Zachęcam do jej przeczytania. Nazwałabym Ziemię Luonto. Nasz świat. Elis Blackpool. Cześć, chcę zadać pytanie, ale wyłączam się z konkursu. W paru wywiadów wspomniałaś, że jednym z powodów wybrania angielsko brzmiącego pseudonimu była niechęć polskich czytelników młodego pokolenia do rodzimej fantastyki, czy w ogóle do polskich autorów. Z kolei w niektórych pozytywnych recenzjach Twoich książek nigdy pojawi się zaskoczenie, że książka ta jest dobra, przecież napisana przez Polkę. Jak teraz na to patrzysz? Czy wciąż odczuwasz dyskryminację polskich twórczości? Tak. Tak, uważam, że nadal bardzo ciężko sięgnąć czytelnikowi po polskiego autora literatury Young Adult Fantasy. Nadal gloryfikowane są amerykańskie przedruki, które bardzo często naprawdę są na totalnie niskim poziomie. A mimo to, i też mam trochę tutaj żal do wydawców, ale cóż, to jest biznes. Decydują się na wydanie, no niektórzy powiedzieli gniotów, tak, no, ale książki te sprzedały się za granicą i wydawca ma wtedy pewność, że w Polsce też powinny się one sprzedać, tak, natomiast w przypadku polskiego autora zawsze wydawca bardziej ryzykuje. Edyta Synyszyn. Jakie pani, jest pani największe i najskrytsze marzenie? To znaczy, ja nie zdradzam nigdy swoich marzeń. Pozostają one moimi i troszkę też piszę o tym w powieści Larista. Natomiast wierzę, że marzenia, jak bardzo, bardzo się w nie wierzy i sobie je wizualizuje, one się w końcu spełniają. Magdalena Adriana Moruś. Jakie są kolory Pani życia? Proszę je wymienić. Aha, słyszałam, że w październiku chce Pani odwiedzić pewne miejsce. Czy to prawda? Jakie są kolory Pani życia? Znaczy, ja lubię pastelowe kolory, jasne kolory. Kiedyś bardzo na przykład lubiłam czerń, ale od tego odeszłam. Później fiolet. Ja myślę, że to jest moje kolory życia to jest cała tęcza. Bo w zależności od tego, w jakim jestem nastroju, jaki moment jest w moim życiu, to wtedy taki kolor najbardziej lubię. Słyszałam, że w październiku chce Pani odwiedzić pewne miejsce, czy to prawda? Podejrzewam, że może chodzi o spotkanie autorskie tutaj wcześniej wspomnianej autorki. Nie wiem, Magdaleno, jakbyś mogła skomentować, czy to o to chodzi. Jest Daria Skiba. Melisa, gdybyś musiała wpaść do jednej ze swoich książek, która by to była i z jakiego bohatera byś się wcieliła? Dario, pytanie już, myślę, na to pytanie już wcześniej myślę odpowiedziałam. W żadnego bohatera bym się nie wcieliła i w żadne miejsce bym nie chciała wpadać. Tak. Nela Radon. Z racji miłości do fantastyki, fantastyczne pytanie. Gdyby jedynym narzędziem do pisania książek było magiczne pióro, które sprawiałoby, że każde napisane przez Panią słowo zostałoby wyryte na ciele osoby, którą Panią kocha, pisały Pani dalej czy przestała pisać? A może wolałaby Pani pióro, które sprawiło, że wszystko, co Pani pisze, stawałoby się rzeczywistością? No, na pewno nie chciałabym, żeby stawało się rzeczywistością, bo po to piszę, żeby się bardzo często uporać z nią.
No teraz pytanie, czy to, co miałabym pisać, to bolało tą osobę, natomiast podejrzewam, że tu chodzi o coś w rodzaju tatuaża. To znaczy, chyba przestałabym pisać, a zaczęłabym inaczej wyrażać się, tak? Może poprzez muzykę, nie byłabym w stanie ranić ludzi, których kocham. Nie aż tak bardzo zależy mi na pisaniu. Bernadetta Rogda. Jest pani autorką książek fantastycznych. Ostatnio było na pewnym spotkaniu autorskim i dowiedziałam się, że nie czytając żadnej notki o autorze, a tylko treść książki, można stworzyć profil psychologiczny autora. Czy przy gatunku fantastycznym także można określić, kim jest autor? Czy zdarza się pani rozszyfrować w ten sposób koleżanki i kolegów po biurze? Jeśli są, miały pani określić swoją osobę tylko na podstawie swoich książek, to co by pani nam powiedziała? Znaczy, to już kilka pytań w tym jednym. Natomiast tak, uważam, że na podstawie książki nie da się stworzyć profilu autora, ponieważ jest zbyt dużo przeżyć jego własnych, ale przede wszystkim podpatrzonych u innych osób. Więc tak naprawdę w książce bardzo często nie wiadomo, co należy do autora, co należy do jego otoczenia. Nigdy nie rozszyfrowywałam kolegów po piórze, raczej też nie mam takich za dużo znajomości w tym środowisku. Nie zastanawiam się, co znaczy dany pseudonim autora. Jeśli miałabym określić swoją osobę tylko na podstawie książek, to co bym wam powiedziała? To znaczy tak, to na pewno ja po moich książkach widać moją wrażliwość, tak? Ja jestem bardzo wrażliwa na przyrodę, na to, co jacy są ludzie, jak potrafią skrzywdzić drugiego człowieka, jak potrafią skrzywdzić istoty żywe. I myślę, że tak, że przede wszystkim tą wrażliwość widać po moich książkach. Ostatnie pytanie, Grażyna Wróbel. Czy gdyby mogła pani przenieść na ekrany film swoją powieść Pryncypium, zrobiłaby pani to? Oczywiście. Uważam, jak już wcześniej wspomniałam, że każda z moich powieści bardzo fajnie nadawałaby się na ekranizację, zwłaszcza jeżeli chodzi o efekty specjalne. Dziękuję wam bardzo, kochani, za ten tydzień. Zachęcam was do sięgnięcia po moje książki. Jeśli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to zapraszam na mój fanpage. Podam jeszcze tutaj linka na stronie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się ze mną skontaktujecie. Dzięki wielkie za ten tydzień. Jesteście wspaniali. Do usłyszenia. Pa!